ty się sobie podobasz? Znaczy, nie wiem jak to ująć. Akceptuję siebie. Te 5 lat po wygraniu Mistera, bo bym porównał do swoich 24, które przeżyłem. Po prostu działo się tyle rzeczy, tyle musiałem się nauczyć. Byłem prostym chłopakiem ze wsi, który nie był nigdy za granicą, nie podróżował. Dla mnie Polska była wielkim światem i nagle wskoczyłem do stolicy. Wziąłem udział w wielu programach, byłem w Afryce z programem Agent. Rafał, jesteś za daleko. O! Ja! Stałem się rozpoznawalny. Maluchu, maluchu. Dawaj go, dawaj. Za tatą się stęsknił. Było mi 5 dni. Ale tu jest pięknie. Za każdym razem po prostu nie mogę być spodziewany. Nasze pierwsze spotkanie było na takiej jakby sesji zdjęciowej do takiego kalendarza. Mieliśmy kontakt, Rafał gdzieś tam cały czas pisał do mnie, jednak ja do końca nie byłam przekonana. Nie podobał ci się? Wiesz co, może bardziej to, że bałam się, bo jednak przystojny facet i tak różne rzeczy może mieć w głowie tak naprawdę. Poznałam Rafała z innej strony. Bardziej się przedstawił z tej strony, że to jednak dość wartościowy chłopak, że potrafi myśleć o rodzinie, ma zasady. No i rozkręciło się coraz bardziej. Zakochałaś się? Zakochałam się. To byliśmy 5 lat temu. No, pierwszy raz byłem w Błękitnicy, to mnie Kamila tu zabrała. Czyli takie miejsce na randki, tak? Tutaj. Można tak powiedzieć. Z iloma facetami tutaj byłaś? Tylko z tobą. Tak? Tak. O. Czy cenzurujesz zdjęcia, które wrzuca Rafał na Instagram, bo większość followersów to kobiety u niego? Nie. Nawet powiem szczerze, że mam się czym pochwalić. Trzymam gdzieś tam jednak kciuki zawsze za niego, żeby jak najlepiej szła ta kariera. Jednak wraca do domu i jest normalnym człowiekiem, więc dla mnie to jest najważniejsze. No, staramy się najczęściej jak możemy, żeby tak z Maxem spędzać czas, wychodzić. Dla takich chwil warto żyć, naprawdę. Teraz człowiek to dostrzega, kiedy ma rodzinę już. Taką swoją, prawdziwą, własną, no to takie chwile można zamienić po prostu na wszystko. To jest nie do opisania. Musiałem po prostu to przeżyć, żeby zrozumieć.